Już ponad 30 osób zakażonych koronawirusem w Mysłowicach. Miasto uruchomiło wymazobus. ZOM odbiera śmieci od mieszkańców zarażonych koronawirusem. Mysłowiccy policjanci zatrzymali 54-latka, który groził wysadzeniem w powietrze kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl. Takie są szczegóły informacji. A Minął Tydzień zaczynamy od danych o sytuacji epidemiologicznej w Mysłowicach na dzień 24 kwietnia. Obecnie w naszym mieście 31 osób jest zakażonych koronawirusem. Liczba osób poddanych kwarantannie domowej wzrosła do 98. 6 osób jest hospitalizowanych, 1 osoba wyzdrowiała, 1 osoba zmarła. A od poniedziałku po naszym mieście jeździ wymazobus, czyli specjalny ambulans do pobierania wymazów od mieszkańców Mysłowic mających wskazania do testów na koronawirusa. Specjalnie wyszkolona ekipa codziennie pobiera listę osób ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które zgodnie z decyzją podjętą przez stację sanitarno-epidemiologiczną mają zostać poddane testom. Następnie pracownicy odwiedzają wskazane przez sanepid osoby przebywające w kwarantannie i pobierają od nich stosowne próbki, które trafią do laboratorium w Katowicach. Dla osób odbywających kwarantannę w swoich domach wiele zwykłych, codziennych spraw jest teraz sporym problemem. Na przykład zrobienie zakupów, ale także chociażby wyrzucenie śmieci. Z pomocą mysłowiczanom przychodzi ZOM. W tym tygodniu Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice dostarczył mieszkańcom zarażonym koronawirusem specjalne czerwone kubły i worki na śmieci. Służą one do spakowania tzw. odpadów zakażonych. Do przesyłki została też dołączona instrukcja, jak to zrobić. Pracownicy ZOM-u raz w tygodniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będą je odbierać i wymieniać na nowe. Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miasta akcja potrwa do odwołania. Mysłowiccy policjanci zatrzymali 54-latka, który groził wysadzeniem w powietrze kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej. Do zdarzenia doszło w piątek, 17 kwietnia. Policjanci zostali powiadomieni, że sąsiad wystawił na klatkę schodową butlę gazową, a w powietrzu czuć ulatniający się gaz. Po przybyciu na miejsce stróże prawa natychmiast zakręcili butlę z gazem i zatrzymali mężczyznę, który przebywał w tym czasie w swoim mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Decyzją Sądu Rejonowego w Mysłowicach 54-letni mieszkaniec naszego miasta został tymczasowo aresztowany. W poniedziałek na mysłowickim odcinku drogi ekspresowej S1 w rejonie zjazdu na ulicę Białobrzeską kierujący Volkswagenem 35-letni mężczyzna na skutek nieprawidłowego manewru skręcania stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi, uderzył w bariery energochłonne i dachował na pasie zieleni oddzielającym jezdnię. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, którego załoga przebadała kierującego. Na szczęście nikt z osób postronnych nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a kierowca doznał jedynie ogólnych potłuczeń. Za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany przez policjantów mandatem i punktami karnymi. Ponad 2 promila alkoholu w organizmie miał 47-letni mysłowiczanin, który w czwartek spowodował wypadek na ulicy Piastów Śląskich. Prowadzony przez niego Land Rover zderzył się z Oplem. W wyniku zderzenia urazu głowy oraz nogi doznał kierowca Opla, który został przewieziony do szpitala. Teraz o losie mieszkańca Mysłowic będą decydować prokurator i sąd. To jest program Minął Tydzień, a przed nami jeszcze takie oto tematy. Już można wejść do lasu i to bez maseczki na twarzy. Nowe przepisy weszły już w życie. Powstańczy mural ozdobił Krasowy. Mysłowicka promenada zmienia się w park rekreacyjny. W ubiegłym tygodniu rząd zapowiedział 4 etapy łagodzenia wprowadzonych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Pierwszy z etapów obowiązuje od poniedziałku. Ponownie otwarte zostały lasy oraz parki, o czym należy pamiętać, przebywając na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe i jakie są ograniczenia. W poniedziałek 20 kwietnia rozpoczęło się luzowanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Otwarte dla odwiedzających zostały lasy i parki. Mimo że znów możemy korzystać z uroków natury, powinniśmy pamiętać o szeregu zasad. Co istotne, choć od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, w lesie nie musimy tego robić. Na pewno wchodząc do lasu powinniśmy taką maseczkę mieć na twarzy, ale dopiero będąc gdzieś głębiej w lesie, tam gdzie już nie ma ludzi, tam możemy spokojnie ją zdjąć i wciągać pełnymi płucami zdrowe powietrze. Drzewa, w szczególności drzewa iglaste, wydzielają fitoncydy. Są to
olejki, które działają bakteriobójczo, jak również wirusobójczo. Więc w lesie jest na pewno bezpiecznie. Spacerować po lesie można, ale stosując się do ograniczeń. Starajmy się korzystać z tego lasu w sposób świadomy i właściwy. Nie gromadźmy się w żadnych grupach. Zresztą obostrzenia, które obowiązują nas wszystkich, mówią o minimalnej odległości, którą powinniśmy zachować od siebie. Wybierając się na łono natury, pamiętajcie o dużym zagrożeniu pożarowym. W lesie też jest bardzo sucho, co jest efektem praktycznie bezśnieżnej i wyjątkowo ciepłej zimy oraz braku deszczu wiosną. Materiał w tym momencie, ten organiczny, który znajduje się w lesie, jest naprawdę bardzo wysuszony. Stąd też każde nierozważne użycie otwartego ognia na terenie leśnym może skutkować powstaniem pożaru. Mówiąc nierozważne użycie otwartego ognia, mam nawet na myśli palenie papierosów na terenie leśnym. Już nie mówię o podpalaniu suchych traw, co jest zupełnym barbarzyństwem, absolutnie niedopuszczalnym w związku z tym, że przyroda w tej chwili budzi się do życia. Niestety wiele pożarów lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej lekkomyślności. Pamiętajcie, żeby nie używać otwartego ognia w lesie poza miejscami specjalnie do tego przeznaczonymi oraz w promieniu 100 metrów od lasu. Jeżeli zaś będąc w lesie widzicie zarzewie ognia, pożar lub nieodpowiedzialne zachowania innych osób, jak najszybciej powiadomcie o tym służby. Od niedawna w Mysłowicach można podziwiać drugi mural upamiętniający powstania śląskie. Można go zobaczyć na Rondzie Krasowskim. Autorem muralu jest street artowy artysta Wojciech Walczyk. Stacja trafo znajdująca się na Rondzie Krasowskim imienia księdza Jana Wodarza na skrzyżowaniu ulic Gagarina i PCK od niedawna wyróżnia się wyjątkowymi malowidłami przedstawiającymi sceny powstańcze. Jest to już drugi mural upamiętniający powstania śląskie w naszym mieście. Jest to kontynuacja działań, które podjęliśmy w zeszłym roku w stuleciem rocznicy wybuchu pierwszego powstania. Natomiast ten mural ma dotyczyć uhonorowania stuletniej rocznicy drugiego powstania śląskiego. Natomiast będziemy tę akcję kontynuowali łącznie z wybuchem trzeciego powstania śląskiego. Przypomnijmy, że pierwszy mural powstał rok temu na podwórku przy ulicy Bytomskiej 17. Ozdabianie elewacji budynków malowidłami jest również związane z akcją ZOMU, mającą na celu usuwanie bazgrołów i wulgaryzmów z przestrzeni miejskiej. Mural, który powstał z okazji stuletniej rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego, do dnia dzisiejszego jest w stanie nienaruszony. Autorem obu powstańczych murali w Mysłowicach jest street artowy artysta Wojciech Walczyk, który ma już na swoim koncie m.in. mural Wojciecha Korfantego czy Jerzego Kukuczki w Katowicach. Do końca czerwca trwać będą prace budowlane na Mysłowickiej Promenadzie. Powstaje tam park rekreacyjny z różnego rodzaju atrakcjami. Jak wygląda aktualnie postęp prac, sprawdziła nasza kamera. Thank you.
Na zakończenie programu informujemy, że częściowo zniesione zostały ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta. Dzięki temu ponownie zostało otwarte Biuro Obsługi Mieszkańca. Jednocześnie jednak może tam przebywać maksymalnie 5 osób. Mając na uwadze trwający stan epidemii, Urząd Miasta prosi, aby w miarę możliwości mieszkańcy załatwiali sprawy urzędowe telefonicznie lub przez internet. I tą informacją kończymy to wydanie programu Minął Tydzień. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.